pamięci księdza Jerzego, gorliwego i długoletniego duszpasterza tej parafii zdańcińskiej. Chcemy go także też naszą modlitwą, ale też i towarzyszy nam nadzieja zmartwychwstania, jak śpiewaliśmy na początku życia w obecności Pana Boga.
na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ekscelencjo, biskupie,
drodzy kapłani i wszyscy zgromadzeni uczestnicy żałobnej uroczystości. Zebraliśmy się, żeby pożegnać księdza prałata Jerzego Moskala, żeby towarzyszyć mu w jego ostatniej podróży. Jesteśmy tu również po to, aby oddać mu należną cześć i żeby dać świadectwo tego, kim dla nas był, co dla nas zrobił i jakim był człowiekiem. W świętej pamięci ksiądz Jerzy Moskal prowadził Kościół w trudnych latach zaprogramowanego państwowego ateizmu. Ksiądz Jerzy w trudnych czasach ogólnie zakłamania uczył mówienia prawdy i życia w prawdzie. Zgodnie z ewangelicznym przesłaniem. Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Działalność Jerzego to działalność człowieka będącego wrażliwym na ludzką krzywdę, mającego odwagę, by o tym mówić. Tolerancyjnego, skupiającego wokół siebie ludzi o różnych poglądach i przekonaniach. Aktywnego i zdeterminowanego, by swoje liczne, niełatwe inicjatywy w pełni realizować. To właśnie jemu zawdzięczamy budowę kościołów w Szczepańcowej, w Żegrzach, a później utworzenie parafii w tych miejscowościach. Za jego staranie rozpoczęto budowę kościoła w Leśniówce. Powstała w Zęcinie nowa plebania, kaplica cmentarna. To obiekty kościelne, ale również przyczynił się to bardzo do budowy ośrodka zdrowia w Zęcinie, do budowy gimnazjum w Zęcinie, do budowy gimnazjum w Świeżowej Polsce. Mimo licznych działań w obrębie dawnej parafii Zęcin, to macierzysty kościół był zawsze priorytetem, którego poświęcił całe swoje duszpasterskie życie. Myślę, wręcz jestem przekonany, że wszyscy jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że był naszym duchowym ojcem i przewodnikiem. Jestem przekonany, że nie ma wśród nas osoby, która nie potrafiłaby dać świadectwa dobra, którego doświadczyła ze strony księdza prałata. Złóżmy te świadectwa tu, przy jego trumnie, aby towarzyszyły mu w jego drodze do wiecznego portu, gdzie czeka na niego. Księże prałacie, dziękuję za wszystko jako wójt i jako przedstawiciel parafii Szczepańcowa. Księże prałacie, odpoczywaj w pokoju. Jeszcze raz pamiętam, spotkałem się z księdzem prałatem tu przed ołtarzem, tutaj na podaniu, na którym teraz w przypisku Stanisław zasiada. Asystował za tym hotelem, na którym był świętej pamięci jego poprzednik, ksiądz Stanisław Uksik, i dawał nam, małym dzieciom, komunię świętą, pierwszą komunię świętą. Tak byłem przerażony tym wydarzeniem, że zapomniałem powiedzieć amen. Ksiądz prałat Stanisław Uksik jakbyś mocno zareagował na ten brak, a ksiądz prałat Jerzy położył mi rękę na głowie i powiedział, że wszystko dobrze. I tak już był, taki luźny. Towarzyszył nam i mnie, i wszystkim. Przez prawie 40 lat, które potem spędził w naszej parafii. Mamy może 40 lat, to wystarczający czas, żeby pójść do siebie w tym samym. Przy tej trumnie dzisiaj stajemy spokojnie. Mówimy, że nasz umiłowany ksiądz Kałusz teraz już spotyka się w szczęściu wiecznym z Bogiem, któremu całe życie swoje służyło. Księże prałacie, żegna cię też dzisiaj parafia Ustnianowa. Ta parafia, którą tworzyłeś od podstaw, można powiedzieć, dźwigałeś ją z ruin.
przybyliśmy tutaj z Danielem w Mieszczady, aby po prostu powiedzieć Ci dziękujemy, a po chrześcijańsku tej mszy świętej, tej eucharystii, tej najpiękniejszej, najdoskonalszej naszej modlitwie prosić dla Ciebie o życie wieczne. Za ten trud, za to poświęcenie, za umiłowanie Boga, Kościoła, Ojczyzny. Tworzyłeś tą pierwszą swoją wspólnotę Lustrzanowej w niełatwych czasach. Była cerkiew grekokatolicka, która dzisiaj jest kościołem parafialnym. Była zwykłym magazynem Lasów Państwowych, gdzie przechowywano sadzonka, nasiona dla wysadzenia ich potem na pobliskich polach. Nie było plebanki. Przygarnęli Cię pod swój dom, pod swój dach Państwo Maria i Ludwik Fundaliczowie. Pani Maria jest dzisiaj z nami tutaj obecna. Może wiele powiedzieć o tych niełatwych przecież czasach. Dzielili się nie tylko domem, ale dzielili się z Tobą też i posiłkami, wszystkim, co jest niezbędne do normalnego funkcjonowania. Kilka lat później, w 1977 roku, zacząłeś budowę plebanii Lustrzanowej. Chciałeś to zrobić legalnie, ale ówczesne władze krośnieńskie, władze wojewódzkie wielokrotnie odmawiały rozpoczęcia tej budowy. Dlatego budowano ją w zupełnej konspiracji. Zaprzysiężonych było przysięgą 3 osoby. Wznoszono obecną budynek plebanii. A kiedy wszystko wyszło na jaw, histeria władz i to ogromne prześladowanie i szykany kary. Księże prawacie, Bóg zapłać za to poświęcenie. Tą pierwszą parafię, pierwszą wspólnotę Twoją Lustrzanowską zawsze nosiłeś w swoim sercu. Przyjeżdżałeś do nas bardzo często na różnego rodzaju zaproszenia. Cieszyłeś się, interesowałeś się jej losami, sprawami, ludźmi. Za to umiłowanie Kościoła,